kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. A kto to jest Barbara? Barbara to... To pewna pani. Słucham? Barbara i ja jesteśmy małżeństwem. Nie no, Mary i ty jesteście małżeństwem. Też. Funduszalski pierwszy. Henryku, opowiesz mi, kto pierwszy zasiał ziarno niezgody między wami. Proszę, połóż się. Spokojnie. Zrelaksuj się. Stanley! 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 Stanley jest w cholernej szkole! Tatuszu Stanleya! Nasz los jest w twoich rękach. Słuchaj, dam ci radę. Jak śpisz z kobietą, nigdy nie ironizuj. Zamknij się, powiedziałem! A mózg był tutaj! Dobra! To tylko taki budyń! Dzień dobry! O, dzień dobry! Witam szanownych sąsiadów! O, dziękuję! Jak miło u was gościć! Co za przypadek! No ja tu się znam na wszystkim. A ja tak naprawdę pytam. No na koniach się znam. U babci wszystko smakuje jak pierogi z grzybami. Nawet rosół. Na wszystko przez ojca. Wynalazca od siedmiu boleści. Tego byłoby mi najbardziej szkoda. Winko. I bajeczka. Słuchaj no, służbisto. Już zapomniałeś, jak za młodu byłeś ministrantem i podpaliłeś dzwonicę kadzidłem? Nie chcę ci zajmować czasu, ale musisz mnie wysłuchać. Wynoś się, powiedziałam, że ta chwila nie jest najodpowiedniejsza. Nie wiem, czy jest najodpowiedniejsza. Wiem, że musiałem przyjść właśnie w tej chwili, żeby ci powiedzieć... Kocham cię. Późno w nocy. Kłopoty z personelem. Ten młody lekarz na pobytowie. Miły facet, ale bardzo młody. I chyba zmęczony. Może mu się coś pomieszało. A może mówiłem niewyraźnie z powodu uderzenia w głowę. W Uniejowie kroi się jakaś gruba afera. Od dwóch tygodni prowadzę obserwację posesji znanego kryminalisty Henryka Funduszalskiego. Kiedyś to ludziom wystarczył wychodek 30 metrów za domem i niedzielna msza. Teraz cały świat pędzi. Po pierwsze chciałbym wyjaśnić, że ta młoda blond pani, która właśnie wyszła, nie jest zakonnicą. Nie jest też żoną pana Gardnera. Pan Gardner nie ma synka Stanleya. Zrobiłeś? Nie chciałem, by nam przeszkadzało.